pochylę czoła. Nie wiem, czy będę. Nie wiem, czy mi się wygląd, chciałabym, jaki wygląd. Chciałabym zachować prawda? Swoją osobowość. Taki jaki drugi cmentarny już nie będzie. No właśnie. No nie jesteś tak popularna jak ona, ale również o tobie krąży wiele plotek. Czy możemy niektóre z nich sprostować? Bardzo na przykład mówi się... A ty słyszałaś o sobie jakieś? No, niewiele, ale tak. Jakie słyszałeś? Bardzo bzdurne. Właśnie jak? Między innymi mówiliście o jeżdżącym... O wożącym mnie jaguarze, o willi z basenem, o czerwonych dywanach, Że lubisz czerwone dywany? Nie, czerwonych dywanach, które są układane przede mną, kiedy jadę na koncert, o helikopterach, którymi przylatuję na koncert. To i o wielu, wielu mężczyznach w moim życiu, którzy podobno byli moimi partnerami. To dobrze, tak się żyje. Słucham? Dobrze, tak się żyje. Znaczy ja, tak jak powiedziałam, do wszystkiego podchodzę z dużym przymrużeniem. A ten helikopter, oka. Super, bo ja słyszałem na przykład takie. Jakie są twoje informacje? Że chodzisz w peruce. Od czasu do czasu korzystam z różnych dóbr fryzjerskich i korzystam, nie wiem, z dopinek. Ale Krzysiu, no, poproszę następne pytanie. A chodzisz czy nie? Następne pytanie. Nie wiem, jaką kartkę trzymać. Następne jest takie, bała się, że sprawdzę, co? Dalej jest takie, że prezydent przysłał ci kwiaty z bilecikiem. Takie informacje do mnie dotarły, natomiast one nie są prawdziwe. Ale bilecik nie dotarł? Bilecik również nie dotarł i prezydent nie wysłał żadnego bilecika. Nigdy nie mieliśmy romansu. Nie. Wypierasz się tego. Nieprawda. Dalej. Masz romans z Tomkiem Samborskim prowadzącym z tobą disco Relax. Tomek, słyszysz? Tomek przyjechał tutaj jako menadżer. Tomek Samborski, prezenter programu disco Relax, znany mi jest już od wielu lat. My zaprzyjaźniliśmy się kilkanaście lat temu. Właśnie między innymi, kiedy ja pracowałam w firmie komputerowej, założyliśmy zespół o nazwie Toy Boys, swoje fascynacje wokalno-sceniczne z lat dziecinnych właśnie przemieniliśmy w zespół. Tak jak powiedziałam, początki były dość trudne, pełne wyrzeczeń, ale nasza praca zawodowa zaowocowała. Były pierwsze wywiady, pierwsze koncerty, wyjazdy za granicę, a potem już moje solowe wydawnictwa, jeśli chodzi o romans. O romans, no właśnie. A patrz, pamiętasz pytanie, krążysz. O romans. Ja cały czas się zastanawiam, co ja mam powiedzieć. Powiedz prawdę. Jest moim bardzo dobrym przyjacielem i traktujemy się jak rodzeństwo. To już po. Dalej, procesujesz się z Big Cycem. Ale nieprawda. Podobała ci się piosenka Szaza moja miłość? Szaza moja miłość, ja powiem w ten sposób. Najbardziej zdenerwował mnie fakt, kiedy dotarło do moich uszu, że zespół Big Cyc podaje do prasy, że ja podałam sprawę do sądu w związku właśnie z tą piosenką. To było okropne, ja się bardzo wtedy zdenerwowałam. Aż tyle wysiłku sobie nie podałam. Pewnie zależało mi na tym, żeby po prostu zrobić jakąś kolejną aferę i doprowadzić do tego, żeby sprzedawalność ich płyt była po prostu bardzo duża. Jeśli chodzi o samą piosenkę, niektóre utwory tego zespołu podobają mi się. To jest A o tobie? Natomiast jeśli chodzi o mnie, no pomijając niektóre zdania i teksty zawarte w tym utworze, które nie są miłe, myślę, że tak. Ja czasami nawet słuchaliśmy jej, jak jeździliśmy na koncerty. Ale kochają cię chłopaki z Big Cyca. Kochają? Tak śpiewają przynajmniej. No i śpiewałem jeszcze też inaczej. Ja pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Słuchaj, już koniec plotek, ale jeżeli jeszcze chodzi o twój pseudonim, czy on ci się nie wydaje zbyt pretensjonalny? Tak jak powiedziałam, po założeniu zespołu Toy Boys, kiedy postanowiłam występować sama na scenie, bardzo nieśmiało. Chciałam, aby mój pseudonim był orientalny, taki nietuzinkowy i oryginalny. Stąd historia o egipskiej kapłance. Na ile mi się udało, aby taki był, to o tym decydują moi fani. A z listów, które otrzymuję, tak jak powiedziałam, mam z nimi bezpośredni kontakt. Zafascynowało to ich do tego stopnia, że młodzież zaczęła zgłębiać, właśnie czytać różne publikacje i książki na temat kultury starożytnego Egiptu, która przecież na stałe wpisała się w historię naszego świata. I interesujesz się kulturą Egiptu? Fascynuje. Fascynuje. Tak. Twój ulubiony film to Faraon. No tak, pierwszy, który obejrzałam, tak. Tam były trzy kapłanki, piękne kobiety w otoczeniu. Sara. Proszę, świetnie, chciałem zadać pytanie filmowe. Sara, dalej jak? Nie pamiętam. Bardzo dobrze. Kama i Hebron. Ale tego Sara, to pytanie było jedno. Sara spotkała Tutmozisa i młodego faraona na pustyni, tak? To było ich pierwsze spotkanie, tak, dokładnie. Ten moment pamiętam. Ja mam do ciebie nagrodę w związku z quizem filmowym. Proszę bardzo, tam jest piasek z pustyni w środku. Dziękuję bardzo, proszę. To jest bardzo miła niespodzianka. I to przynosi szczęście. Brawa dla Krzysztofa. Tak pani powiedziała w sklepie, takim trochę spęgszuj, że tam właśnie jest piasek na pewno z pustyni egipskiej. W piramidzie. Tak, tak, nie inny, dokładnie ten. I przynosi szczęście. Tak, oczywiście, absolutnie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Czujesz się bardziej szczęśliwa teraz? Słucham? Czy czuję się bardziej szczęśliwa? Tak. To znaczy, miłym jest fakt otrzymania
drobnego, no nie drobnego, upominku z rąk tak uroczego mężczyzny jak ty. To cały sekcji naszej. Ale czy już czuję, dziękuję, że tak coś to spływa na ciebie, takiego szczęścia jakieś? Znaczy, ja myślę, że ja generalnie jestem osobą szczęśliwą, ponieważ wykonuję zawód, który daje mi wiele satysfakcji. Mogę podróżować, bo to pomaga mi, podróżuję, zawieram nowe znajomości, lubię osoby elokwentne, więc myślę, że tak. Znaczy, ale na pewno nieszczęścia nie przyniesie. Chciałabym i tego życzę również wszystkim. Ty wierzysz w reinkarnację? Zgłębiam wiedzę na ten temat. Kim będziesz w następnym wcieleniu? Tego nie wiem. Pewna osoba zaproponowała mi, abym wzięła udział w hipnozie. Zastanawiałam się nad tym, kim byłam. Zastanawiałam się nad tym bardzo długo, ponieważ... No, byłaś szazą, kapłanką egipską. Nie, to jest nieprawda. To jest pseudonim wymyślony na potrzeby pracy sceniczno-wokalnej. Natomiast właśnie chciałam powiedzieć, niektórzy właśnie wierzą w to, że byłam kiedyś egipską kapłanką, a to nie jest nieprawdą. To wynika z mojej właśnie fascynacji kulturą starożytnego Egiptu. Ale natomiast jeśli chodzi o reinkarnację, tego nie wiem, kim będę. A może byłaś egipską kapłanką? Jeśli się narodzę, będę w przyszłym życiu, a się spotkamy, to na pewno ci o tym powiem. Będę czekał z niecierpliwością. Dziękuję bardzo. Gościem IBI Sekcji była Magda Pańkowska, szaza. Dziękuję. Dziękuję.